2 tygodnie przerwy od zawodów Pucharu Świata. Czy Piotra Żyłę wybiło to z rytmu? W żadnym razie. W Engelbergu był drugi. Smak zwycięstwa po raz pierwszy poczuł Niemiec Karl Geiger. Można już mówić o serii, o życiowej formie, ale przede wszystkim o niezwykłym transie. Piotrze, wiesz, które to podium w tym sezonie Pucharu Świata? Nie. Oto właśnie nowy Piotr Żyła. Poza skokami nie liczy się absolutnie nic, ale skacze jak zahipnotyzowany i to chyba najbardziej odpowiednie słowo. Potrzebuję trochę więcej czasu, żeby dojść i normalnie rozmawiać. Na razie jestem jeszcze trochę w swoim świecie. A coraz częściej i odważniej mówi się, że droga do tego świata prowadzi przez zaawansowane techniki koncentracji. Kolejną tajemnicę sztabu Horngachera. Działa to w każdym razie znakomicie. Czwarte podium w sezonie, trzecie z rzędu. Kiedyś to na Kamila Stocha czekało się na dole z gratulacjami. Teraz to Stoch czeka na Żyłę. Sam Kamil dziś 9, Dawid Kubacki 14 w konkursie pełnym sensacji. Wygrał pierwszy raz w karierze Niemiec Karl Geiger, prawie 5 punktów przed Żyłą. Trzeci był też debiutant na podium Daniel Huber. Oto nowa twarz skoków narciarskich. Piotr Żyła nie przestaje nas zaskakiwać, choć właściwie nie powinniśmy się dziwić. Jest regularny jak szwajcarski zegarek. I właśnie w Szwajcarii, w Engelbergu, nasz skoczek po raz czwarty w sezonie stanął na podium. Był drugi tuż za Karlem Geigerem, który z kolei wygrał po raz pierwszy w karierze. O szczegółach na miejscu nasi reporterzy. Sebastian Parfianowicz, Filip Czyszanowski. Witamy z Engelbergu. To był wieczór pełen niespodzianek, a nawet sensacji, tak możemy powiedzieć, spoglądając w wyniki. Choć z polskiego punktu widzenia zmienia się niewiele, bo to wciąż Piotr Żyła jest najlepszym z biało-czerwonych. Filipie, zaskoczony jesteś, że ta forma Piotrka trwa tak długo, że to on jest precyzyjny niczym szwajcarski zegarek w tym sezonie? Jestem trochę zaskoczony, bo wydawało mi się, że delikatnie może go wybić z rytmu ta dwutygodniowa przerwa, ale on absolutnie pozostał niewzruszony. Tutaj może do kamery pokażemy taki gest ręką. To jest, proszę sobie wyobrazić, my to spróbujemy nagrać w niedzielę. To jest taki ruch, który najczęściej wykonuje Piotr Żyła i zdaje się, że to przed skokiem. I to zdaje się bardzo pomaga mu w koncentracji. To są jakieś takie dziwne chwyty, o których za moment szerzej, ale widać, że ten Piotr z Piotrka stał się Piotrem poważnym. I widać, że tutaj ewidentnie przewagą Piotra Żyły w tym sezonie jest głowa. Jest to, że on wygrywa sam ze sobą, z nerwami, ze stresem i jest po prostu w tym momencie najlepszym skoczkiem w polskim obozie. Zobaczmy, jak to dziś wyglądało. Można już mówić o serii, o życiowej formie, ale przede wszystkim o niezwykłym transie. Piotrze, wiesz, które to podium w tym sezonie Pucharu Świata? Nie. Oto właśnie nowy Piotr Żyła. Poza skokami nie liczy się absolutnie nic, ale skacze znakomicie. Dziś 134 i 136 metrów. Skacze jak zahipnotyzowany i to chyba najbardziej odpowiednie słowo. Coraz częściej i odważniej mówi się o zaawansowanych technikach koncentracji. Kolejnej tajemnicy sztabu Stefana Horngachera. No bo porównajmy, Piotr Żyła tuż po konkursie. Potrzebuję trochę więcej czasu, żeby dojść i normalnie rozmawiać. Na razie jestem jeszcze trochę w swoim świecie. A tu już Żyła 30 minut później po konferencji prasowej. Już w zupełnie innym, naszym świecie. No, z miejsca jestem jak najbardziej zadowolony. Cieszę się z podium. Skoki były też w porządku. Pierwszy był, można powiedzieć, taki lepszy, drugi spore rezerwy, sporo tam jeszcze do poprawy, szczególnie końcówka lotu i telemark, a reszta nawet do przyjęcia. Hipnoza, relaksacja, czy jak to się w czasach Adama Małysza mówiło, skoki z odciętą głową, grunt, że działa. Czwarte podium w sezonie, trzecie z rzędu. Kiedyś to na Kamila Stocha czekało się na dole z gratulacjami, teraz to Stoch czeka na Żyłę. Zawsze jest super, kiedy ktoś z naszej grupy staje na podium czy wygrywa, no i takie czekanie to jest bardzo przyjemna rzecz. Kamil dziś 9, a Dawid Kubacki 13 w konkursie pełnym sensacji. Wygrał pierwszy raz w karierze Niemiec Karl Geiger, prawie 5 punktów przed Żyłą. Dla Niemców to pierwsze indywidualne zwycięstwo od roku, gdy tu w Engelbergu wygrywał Richard Freitag.
Jeśli nie jesteś wśród 10 najlepszych skoczków świata, to ciężko pracujesz, by tam być. I to jest nagroda za tę pracę. Może nadszedł czas zmian w Pucharze Świata. Na trzecim stopniu podium też debiutant Daniel Huber. Po raz pierwszy w tym sezonie z trójki wypadł Ryoyu Kobayashi. Japończyk był dziś siódmy, ale w Pucharze Świata i tak prowadzi pewnie 91 punktów przed Piotrem Żyłą. Kamil Stoch jest trzeci wspólnie z Johanem André Forfangiem. Tylu nowych twarzy na podium Pucharu Świata nie mieliśmy dawno. Nie mieliśmy też dawno Ryoyu Kobayashiego poza podium Pucharu Świata i pomyśleć, że to jest Engelberg, gdzie mają nam się objawić faworyci turnieju czterech skoczni. Tak ci się wydaje, że ci zawodnicy utrzymają formę? Zależy, jak będzie wiało na turnieju czterech skoczni, bo dzisiaj mieliśmy zupełnie inne warunki zasadniczo niż do tej pory, bo wiało mocno w plecy. Wiemy, że to nie sprzyja Norwegom i wiemy, że to nie sprzyja Japończykom, a my w tych warunkach generalnie się bardzo dobrze odnajdujemy. Jeszcze słowo może o Kamilu Stochu, bo nie powinniśmy go tutaj pomijać. Nieprawdopodobną serię ma Kamil. Po raz enty jest w dziesiątce Pucharu Świata. Tak naprawdę nie wypadł z niej od stycznia tego roku i Zakopanego. A jednocześnie możemy mówić chyba o pewnym rozczarowaniu i o tym, że Kamil szuka powtarzalności. Tego dawno nie było. Tak, ale czy my panikujemy, czy my jesteśmy niespokojni? No, znając Kamila, nie wiem, ja mam w sobie takie wewnętrzne przekonanie i wewnętrzny spokój, no, poparte trzema złotymi medalami olimpickimi. Dwoma turniejami czterech skoczni. Że facet wie, co robi, w którym momencie jest, bo w jego oczach, w jego wypowiedziach nie widać jakiejś paniki czy jakiegoś takiego zachwiania. Nie widać tego, widać wiarę i koncentrację. I skupienie na swojej pracy. Ciekawe było dzisiaj to, że zapytaliśmy zawodników Pucharu Świata, polskich, zagranicznych, czy braliby coś dzisiaj w ciemno od Piotra Żyły, jakąś jego supermoc. Kamil Stoch też na to pytanie odpowiedział. Posłuchajmy jak. Wyróżnia go po prostu dobra dyspozycja i ja nie chciałbym mu niczego odbierać, bo sobie na to zapracował sam. Znam różne sekrety Piotka, dlaczego tak skacze, ale no nie wiem, czy chciałbym to wziąć i czy byłbym w stanie podołać temu wyzwaniu, bo każdy ma swój charakter i swój sposób dochodzenia, ale myślę, że tak w skrócie ogólnie mówiąc, wziąłbym od niego ten stan, nie chcę używać brzydkich słów, ten stan takiego nieobchodzenia się zupełnie z tym, co dzieje się wokół, czyli takie klapki na oczy. Robię swoje, nie interesuje mnie nic innego, co się wokół dzieje. Nie ma żadnych supermocy. Po prostu ciężka praca. No dokładnie, jak we wszystkim. Jest bardzo dobry na progu, ma świetny timing. Ma też doskonałą siłę odbicia, jest tu naprawdę mocny. Nie, myślę, że to pewność chyba też siebie, że on w to głęboko uwierzył, że jest w stanie skoczyć i dobrze skoczyć. A z tych technicznych argumentów Robert Johansson mówił, że w ciemno brałby wybicie. Myślę, że tak. On jest bardzo dobry dynamicznie i on do tej pory tego nie mógł pokazać. W tym momencie ustabilizował rozbieg, czyli dojazd i ta dynamiczność wychodzi. I później jeszcze gdzieś tam w tym locie czasem ma problem, ale pracuje nad tym i te wyniki już są. To dodajmy jeszcze do tego wszystkiego, że Adam Małysz mówi, że choć głowa Piotra Żyły jest wreszcie na idealnym poziomie, tak skoki technicznie jeszcze pewne błędy zawierają, więc może być lepiej. No tak, ale popatrzyłem na noty z pierwszej serii i Piotr Żyła razem ze Stefanem Laje mieli najlepsze noty z pierwszej serii, po 56 punktów. Troszeczkę się to rozjechało w finałowej serii, ale myślę, że Piotrek idzie w dobrym kierunku. Ja nie pamiętam go z poprzednich lat, żeby on był wzorem Sewr, jeśli idzie o stylowość, tak? A tutaj naprawdę, może nieregularnie, ale te skoki są już takie dopieszczane. Nie dopieszczone, ale dopieszczane. Czyli co, mamy pełne prawo czekać na to, że po 5,5 roku, bo mówimy o rekordowej serii Piotra Żyły na podium w Pucharze Świata, ale wciąż tylko raz wygrał. I to nie sam, a wspólnie z Gregorem Schlierenzauerem w marcu 2013 roku w Oslo. Czyżby jutro? No dobrze, gdybym miał duże pieniądze przy sobie,
postawiłbym. Postawiłbym na Piotra Żyłę, już nie chodzi o patriotyzm, tylko o człowieka, który widać, że z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień się rozwija. I tego się trzymamy. Zapraszamy jutro na transmisję z Pucharu Świata w skokach narciarskich w Engelbergu, bo emocje przed nami na pewno ogromne. Dziękujemy bardzo. Transmisja od 13.55 w TVP Sport i 14.05 w Jedynce. Mówili dla Państwa Sebastian Parfianowicz i Filip Czyszanowski. No, internet w ostatnim czasie był wygłodniały, bo brakowało skoków narciarskich. Teraz ten apetyt pomału zaczyna już być na dobrym, odpowiednim poziomie, no bo skoki oczywiście z dobrym polskim akcentem za nami, przynajmniej te pierwsze. No i zajrzymy właśnie najpierw do wpisów skoczków. Karl Geiger, to jest po prostu niesamowite. Pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata, no i oczywiście wielka radość tego zawodnika. Gratulujemy, triumf w Engelbergu. Maciej Kot, 26 miejsce, zimno jest, dobrze jest, takie powiedziałbym enigmatyczne wpisy Macieja Kota. No mamy nadzieję, że jutro będzie jeszcze lepiej. Dawid Kubacki, 13 miejsce. Jeszcze trochę pracy i będzie dobrze. No zgadzamy się. Jeszcze trochę więcej pracy, trochę dłuższych skoków i pierwsza dziesiątka na początek powinno być w porządku. Kamil Stoch, 9 miejsce dzisiaj. I dzisiaj było ok, a jutro walczymy dalej. No i oczywiście będziemy przyglądać się tej walce Kamila Stocha, no z takimi dużymi nadziejami.